dobry, to jest Dobitnie. Ja się nazywam Mariusz Staniszewski. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o historii, która wydarzyła się wczoraj, przedwczoraj, zależy kiedy Państwo będą to oglądać, ale w czwartek. W czwartek po południu Kinga Gajewska, posłanka, która ostatnio wraz z mężem Arkadiuszem Myrchą są bohaterami nieciągnącej się historii nadużywania władzy, nieetycznych zachowań, wyciągania państwowych pieniędzy, jak tylko się da, do prywatnej kieszeni. Także prawdopodobnie naruszania prawa, ponieważ jak się okazuje, pani Kinga Gajewska nagle zmieniła swoje oświadczenie majątkowe, ręcznie dopisując darowiznę domu. Także mamy tutaj do czynienia z pasmem zdarzeń, które rzeczywiście pokazują pewien rodzaj, pewien aspekt patologii władzy, czyli nadużywanie korzyści, nadużywanie uprawnień do własnych korzyści po to, by no właśnie, z takich bardzo przyziemnych pobudek, czyli po to, żeby troszkę więcej pieniędzy przytulić. Wszyscy oczywiście pracujemy dla pieniędzy, natomiast jeżeli ktoś korzysta z państwowych funduszy, no musi się liczyć z tym, że jednak pewne ograniczenia są. Pani Kinga Gajewska i pan Arkadiusz Myrcha rzeczywiście znaleźli się pod dużą społeczną i medialną presją. Pokazywane są ich i oświadczenia majątkowe, i prywatny dom, i miejsce, gdzie wynajmują mieszkanie, biorąc z Sejmu duże dofinansowanie na ten wynajem. Przypomnę, że mają mieszkanie w Błoniu pod Warszawą, to jest raptem około 30 km, a biorą dodatek na mieszkanie po to, by mieszkać w Warszawie i móc posyłać dzieci do warszawskich przedszkoli. Nawet oczywiście najbardziej jakby gorszące jest tutaj to nagromadzenie tych różnych takich nieścisłości, takiego kombinatorstwa w przypadku ludzi, którzy jeszcze do niedawna nawoływali do tego, żeby oczyścić polskie państwo i wyrzucić ze spółek tłuste koty pisowskie po to, by rzeczywiście państwo funkcjonowało lepiej i uczciwiej. 4 ekspresy do kawy, kilometrówki, 350 km dziennie mieli przejechać ci ludzie, biorąc za to oczywiście pieniądze, ekwiwalent od kancelarii Sejmu. Dużo tego się nagromadziło, ktoś policzył, że ich miesięczne dochody małżeństwa Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy, który jest wiceministrem sprawiedliwości, wahają się w granicach 50 tysięcy złotych. W związku z tym pewnie większość z Państwa i większość z nas wszystkich mogłaby o takich zarobkach tylko pomarzyć. Ale nie chodzi o czystą zawiść wobec tych ludzi, których dochody są takie, a nie inne. Chodzi o to, w jaki sposób je uzyskują i o hipokryzję, która jednak w przypadku polityków no, nie powinna przekraczać pewnej granicy. Ale pani Kinga Gajewska, zdecydowanie znajdując się pod presją społeczną i medialną, zareagowała na komentarz dziennikarza Rzeczpospolitej Tomasza Krzyżaka, który zwrócił uwagę na to samo, co ja przed chwilą, czyli że nawet jeżeli nie było tam przekroczenia prawa, a prawdopodobnie było, to z pewnością jest naruszenie etyki i to w wielu miejscach. Co jest w przypadku polityków naganne, ponieważ powinni być zawsze, znaczy powinni się pilnować zawsze jednak, żeby ich dochody były przejrzyste i ich zachowania były przejrzyste. Komentarz jak komentarz.
żadna wielka sprawa, tak naprawdę dość delikatny. Myślę, że wielu dziennikarzy posunęłoby się i posunęło się do znacznie ostrzejszych tez, ale to właśnie do Tomasza Krzyżaka zdecydowała się zadzwonić Kinga Gajewska i w słowach wulgarnych, używając słów na K i H i w ogóle podobnych rzeczy, zarzuciła mu, że ją atakuje, że bez sensu, że w ogóle zabierał głos w tej sprawie i po co takie komentarze, przecież ona jest pod presją. Następnie, jak opisuje dziennikarz, wysłała mu jeszcze SMS-a, że nie pisze tego, nie mówi do niego jako posłanka, tylko jako udręczona matka trójki dzieci. Zresztą zdaje się, że w tle tej rozmowy słychać było też dzieci, w związku z tym można się spodziewać, że pani poseł Gajewska odebrała dzieci z przedszkola i nie wytrzymała, zadzwoniła do dziennikarza, używając słów wulgarnych i obelżywych. Już samo to, że polityk w taki sposób próbuje interweniować u samego dziennikarza, jest naganne i tak naprawdę pokazuje stan jego umysłu. No, może po prostu niezbyt wysoką inteligencję. Ale to się zdarza. No, nerwy to nerwy, człowiek to tylko człowiek, popełnia błędy, ale warto zwrócić uwagę tutaj na coś innego. Dlaczego ona zdecydowała się zadzwonić akurat do Tomasza Krzyżaka, dziennikarza Rzeczpospolitej, a nie do innych dziennikarzy? Pewnie gdyby zadzwoniła do jakiegoś dziennikarza z mediów tak zwanych prawicowych i nawtykałaby mu w sposób okrutny, a ten by to opisał, to jeszcze zyskałaby wśród swoich wyborców i kolegów małojecką sławę, no wszak nawtykałaby i obraziłaby swoich wrogów. Natomiast w przypadku dziennikarza Rzeczpospolitej, medium, które pisze, że czy pisało, że przywracanie, że łamanie w Polsce konstytucji jest przywracaniem praworządności, a katastrofalne zarządzanie gospodarką Polski jest jakimś planem, głębszym planem ekonomicznym, który ma nas wyprowadzić na prostą, gdzieś oderwać od tej błędnej pisowskiej, katastrofalnej pisowskiej polityki. W związku z tym widzimy, że mamy do czynienia z medium, które jest po jednej stronie, zdecydowanie po jednej stronie politycznego sporu i dlatego pani Kinga Gajewska była tak poruszona, czy mogła być tak poruszona i zaskoczona tym, że akurat z tej strony przyszedł atak. Niezbyt mocny, ale jednak atak. I nad tym się warto zastanowić. Proszę zwrócić uwagę, że w tym świecie medialno-politycznym bliskim obecnej władzy prawda nie ma znaczenia. Chodzi o to, że są my i oni, jesteśmy tylko my i oni. Znaczy oni tak myślą. A ujawnianie kolejnych faktów jest tylko elementem politycznej walki. Media zostały sprowadzone przez nich do wyłącznie narzędzi używanych, zbrojnego narzędzia używanego do walki z przeciwnikami politycznymi, których można zaszczuć, można sponiewierać, można obrazić w taki sposób, jaki się chce, w taki sposób, jak tylko to jest możliwe, bez żadnych hamulców, bez ograniczeń. Dlatego Kinga Gajewska, jak dzwoniła do dziennikarza Rzeczpospolitej, w zasadzie dzwoniła jakby do swojego, zaskoczona tym, że także swoi ją atakują. Tym lepiej tak naprawdę, tym większa nadzieja na to, że jednak jest jeszcze w Polsce trochę normalności, że dziennikarz Tomasz Krzyżak tą historię opisał i opublikował. W związku z tym o tym się dowiedzieliśmy dzięki jednak uczciwości i pewnej odwadze tego dziennikarza, który nie uległ presji polityka bliskiego jego przełożonym. Ale tu jest jeszcze
kwestia chyba bardziej istotna, że jeżeli dzisiaj Kinga Gajewska czuje się atakowana, czuje się obrażana, czuje się sponiewierana tym, że dziennikarze pokazują jej dom, który miał być w budowie, a w zasadzie jest gotowy i w którym oni nie mogli zamieszkać, dlatego biorą dodatek na mieszkanie w Warszawie, a widać, że dom jest prawdopodobnie zamieszkały, że pokazują to miejsce, w którym ona to mieszkanie wynajmuje w Warszawie, bardzo ekskluzywnej warszawskiej dzielnicy, to jest skrajna, to oburzenie jej to jest skrajną hipokryzją, ponieważ politycy Platformy Obywatelskiej, także pani Kinga Gajewska, bardzo cieszyli się jak i byli zbudowani tym, jak tłumy ludzi, także polityków zresztą Platformy Obywatelskiej, a na pewno już Koalicji Obywatelskiej, demonstrowały pod domem Jarosława Kaczyńskiego, wykrzykując tam ohydne hasła i okupując tak naprawdę teren przed jego domem, czy atakowali, przychodzili pod dom i wrzeszczeli obelżywe rzeczy pod mieszkaniem, pod blokiem, w którym mieszka pani sędzia, pani profesor Krystyna Pawłowicz. Zniszczono, znieważono, zdewastowano grób rodziców pani Pawłowicz i to było w porządku, to było okej, to była walka z niechcianym, ohydnym reżimem pisowskim, który zasługiwał na wszystko, co najgorsze. Teraz, jeżeli odrobinka tego, tylko kawałeczek tej rzeczywistości dotyka pani Gajewskiej, to ona czuje się zaszczuta. A zwróćmy uwagę, że to był jeszcze dom chyba Daniela Obajtka i tak dalej, możemy tutaj mnożyć te historie. Ale zwróćmy uwagę, że w tym przypadku nie mamy żadnej demonstracji pod domem pani Kingi Gajewskiej. Nie mamy żadnych haseł tam wykrzykiwanych, transparentów, które są obraźliwe. Nic takiego się nie dzieje. Dziennikarze, którzy pojechali pod dom pani Gajewskiej, tak naprawdę sprawdzają de facto, jak w rzeczywistości wygląda jej oświadczenie majątkowe. Czy to, co napisała w tym oświadczeniu majątkowym, jest prawdziwe. Czy to, że dom jest w budowie, to jest prawda czy nieprawda. A jeżeli jest w budowie, to dlaczego nie ma tam na przykład tablicy informacyjnej i tak dalej, i tak dalej. W naturze jakby, w rzeczywistości zweryfikowali to, co jest na papierze. Wyszło coś innego, w związku z tym jest skandal, wybuchł skandal, w którym pani Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha są głównymi bohaterami. Tak, oni są głównymi bohaterami i będą jeszcze przez pewien czas, ponieważ każdy telefon do dziennikarza powoduje, że emocje wokół nich są jeszcze bardziej napięte, są jeszcze bardziej są podgrzewane i oni sami prowokują do tego, żeby stać się obiektem kolejnych drwin, kolejnych materiałów, kolejnych dociekań. Zresztą to się chyba nie skończy, ponieważ chyba z tego, co wiadomo, tam będą wybuchały kolejne jeszcze skandale, bo te kilometrówki, ten dodatek na mieszkanie, czy kupowane ekspresy do kawy, to chyba nie są jedyne delikatnie nadużycia, których dopuszczają się, czy dopuszczali się ci państwo. Ale co się takiego w zasadzie nagle stało, że pani Kinga Gajewska po pierwsze stała się obiektem tak długiego serialu medialnego, a po drugie, dlaczego ona rzeczywiście czuje się, czy może czuć się zaskoczona tą sytuacją? Otóż zwróćmy uwagę, że ona żyje w trochę innym świecie. W tym świecie nie ma miejsca na wolność prasy, na wolność wypowiedzi, ponieważ wolność wypowiedzi to jest tylko, znaczy ma miejsce tylko wtedy, kiedy atakowany jest Jarosław Kaczyński, atakowany jest PiS, atakowani są ludzie o odmiennych od niej poglądach. Natomiast w przypadku, kiedy to ona staje się obiektem dociekań dziennikarzy, analiz jej oświadczeń majątkowych i
analiz jej wcześniejszych wypowiedzi, no to wtedy to już nie jest wolność prasy, tylko jest to atak medialny. To nie jest z punktu widzenia Kingi Gajewskiej jakieś nielogiczne myślenie. Cofnijmy się jeszcze o parę dni, kilka dni temu zagorzała funkcjonariuszka na froncie medialnym, Katarzyna Kolenda-Zaleska, zaprosiła do studia TVN-u sędziego Zbigniewa Kapińskiego, tego sędziego, który jakiś czas temu, niedawno orzekł, że prokurator krajowy jest, że jest tylko jeden prokurator krajowy legalny, czyli pan prokurator Dariusz Barski, a wszyscy, którzy są po nim, włącznie z tym, który jest obecnie, czyli Dariusz Korneluk, są po prostu uzurpatorami. Wspaniałe uzasadnienie tego wyroku. Pan sędzia Kapiński, sędzia Sądu Najwyższego, z wieloletnim doświadczeniem, z autorytetem, autor wielu publikacji z dziedziny prawa, z których uczą się studenci, pięknie wyłożył, czym grozi taka polityczna anarchia w wykonaniu Adama Bodnara i jego załóżników, i jego współpracowników, i jego klakierów, i czym się to skończy, jeżeli nie przerwiemy tego natychmiast, albo przynajmniej jak najszybciej. Troszkę byłem zaskoczony tym, że towarzyszka na froncie medialnym, czyli Katarzyna Kolenda-Zaleska, zagorzała towarzyszka, wielbicielka obecnej władzy, zaprosiła sędziego Kapińskiego. W końcu mniej więcej było wiadomo, co powie, i mniej więcej było wiadomo, jak się będzie zachowywał. Trudno sobie wyobrazić, żeby nagle pod presją nie najlepszej dziennikarki, ale znanej i popularnej, nagle zmienił poglądy. Otóż nie chodziło o to, żeby pan sędzia Kapiński wyjaśnił widzom TVN-u swój pogląd, nie wyjaśnił swój punkt widzenia i tok rozumowania, taki państwowotwórczy, taki jakiego byśmy sobie wszyscy pewnie życzyli w polityce i nie tylko. Chodziło o to, żeby ośmieszyć, zdezawuować, poniżyć tego sędziego. I mieliśmy zderzenie dwóch światów, dwóch kompletnie różnych światów. Świat, w którym z jednej strony jest sędzia z dużą klasą, wyjaśniający meandry prawa, ale też odpowiedzialności państwa, czy skutków dla państwa tej anarchii wprowadzonej przez Bodnara. Nie był w stanie dużo wyjaśnić, ponieważ nie pozwoliła mu na to Katarzyna Kolenda-Zaleska, ale wiele rzeczywiście zostało powiedziane. Człowiek zachowujący zimną krew, kulturę, fachowość, duże przygotowanie merytoryczne, czyli klasa sama w sobie. Rzeczywiście było to miło patrzeć i naprawdę budujące jest to, że tacy ludzie w polskiej przestrzeni publicznej funkcjonują i mają jeszcze wiele do powiedzenia. Z drugiej strony mieliśmy do czynienia z Katarzyną Kolendą-Zaleską, która od pierwszych słów, od pierwszego zdania próbowała wytrącić sędziego Kapińskiego z równowagi, obrażała go, próbowała zdezawuować nie jego poglądy, ale jego samego. Próbowała go zapędzić w kozi róg takimi prymitywnymi zagrywkami typu, czy panu nie wstyd, jak pan mógł, w sensie zadawać się z tą opresyjną władzą pisowską, przecież przyzwoici ludzie w pojęciu Kolendy-Zaleskiej nie powinni byli tego robić. To zderzenie dwóch światów, człowieka, który nie myśli w kategoriach tej czy innej partii politycznej, tylko myśli w kategoriach dobra wspólnego, ciągłości państwa, ciągłości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, sprawiedliwości tego wymiaru, żeby on osiągał pewien poziom sprawiedliwości i przewidywalności, z partyjną funkcjonariuszką z TVN-u, był przerażający. Ale to pan sędzia wyszedł z tej potyczki
na tarczy, to on wyszedł, pokazał się z dobrej strony jako osoba rzeczywiście po pierwsze wyważona, merytorycznie przygotowana, z dużą kulturą i klasą. Natomiast Katarzyna Konda-Zaleska no, pozostała tym, kim była, czyli funkcjonariuszką obozu władzy na froncie medialnym. Ponieważ wynik tej potyczki był jednoznaczny, w związku z tym pani redaktor wezwała na pomoc dwóch prawników, którzy rzeczywiście natychmiast powiedzieli, że wszystko, co powiedział pan sędzia, jest nieprawdą i w zasadzie jest nadinterpretacją, a w zasadzie złą interpretacją, a w zasadzie to on nawet nie jest sędzią, tylko neosędzią. Człowiek, który rzeczywiście przez lata orzekał w sądach i także w sprawach dotyczących polityków różnych obozów politycznych, nagle przestaje być sędzią, staje się neosędzią, dlatego że ma inne poglądy niż obecna władza. I z tego punktu widzenia pani Kinga Gajewska rzeczywiście może czuć się dotknięta, ponieważ ona żyje w świecie, w którym nie ma miejsca na inne poglądy, nie ma miejsca na prawdę, nie ma miejsca na weryfikację tych poglądów, zmianę poglądów. Jest tylko stadna logika stada, które ma iść w tą stronę, którą wyznacza im Donald Tusk i cała reszta jest zaganiana do tej zagrody i ma być posłuszna, wierna, usłużna, jak tylko się da. W przeciwnym razie jest albo wyrzucana za burtę, za płot i poniewierana, albo zduszona w środku, żeby się nie podnosiła, żeby nie za bardzo nie odzywała się i nie próbowała wyrosnąć na kogoś więcej. Jest tylko jeden pogląd, jest tylko jeden nurt, w którym wolno podążyć. To smutne, ale w dużej mierze jest też tak oczywiście po drugiej stronie, na prawicy, gdzie pewnie ludzie są nietykalni, nie wolno krytykować polityków, nie wolno krytykować zachowań tych polityków, błędów, jakie oni popełnili, a media dla tych ludzi są jedynie narzędziem do, w zasadzie nawet nie wiadomo do czego, bo do dyscyplinowania swoich to nawet nie tyle, to są takie narzędzia do używania może tak, żeby tylko czasami dla samej przyjemności używania. Takim niechlubnym przypadkiem jest jeszcze ciągle chyba przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, który wsławił się najbardziej głupimi decyzjami w polskich mediach publicznych w latach rządów Prawa i Sprawiedliwości. I to skutki tego odczuwamy do dzisiaj. I myślę, że w dużej mierze ta degeneracja systemu pisowskiego, tej władzy pisowskiej, która postępowała zwłaszcza w drugiej kadencji, wynikała w dużej mierze z tych błędów, które robił Czabański i które uprzedmiotowiały media, które były mu podległe. To jest taka gangrena, która jak już gdzieś się pojawi, to ona się rozwija. Niestety Czabański się do tego bardzo przyczynił. Ale takich Czabańskich z drugiej strony, przy całym krytycyzmie do byłego posła Czabańskiego i jeszcze obecnego przewodniczącego Krajowej Rady Mediów Narodowych, to takich Czabańskich z drugiej strony są całe szeregi, są całe zastępy po prostu. I to nie tylko w mediach publicznych, ale co gorsze w mediach prywatnych, gdzie kontrola jest jeszcze bardziej ścisła i bardziej bezwzględnie egzekwowana niż w mediach państwowych, publicznych. Dlatego jeszcze raz wrócę do redaktora Krzyżaka, który opublikował ten najpierw komentarz dotyczący Kingi Gajewskiej, a potem reakcję na jej telefon jest taki bardzo budujący, ponieważ pokazuje, że nie wszystko jeszcze stracone i nawet w mediach liberalnych jest miejsce na przyzwoitość i na
uczciwość wobec czytelników. Ale wróćmy do Kingi Gajewskiej. Dlaczego? Bo ten telefon, można powiedzieć, głupia sprawa. Ale to nie jest właśnie głupia sprawa, dlatego że to pokazuje, w jakim świecie i w jakim stanie emocjonalno moralnym znajdują się ci ludzie. Czego się spodziewa dziennikarz, polityk, który zadzwoni do dziennikarza? No, spodziewa się tego, że ten dziennikarz albo się pokaja, albo przeprosi, albo już przynajmniej powstrzyma się przed kolejnymi publikacjami. Nie zdaję sobie sprawy z tego, że w dzisiejszym świecie łatwo być nagranym, a poza tym nie da się utrzymać niczego w tajemnicy. Nawet takiego telefonu się nie da utrzymać w tajemnicy, bo jeżeli dziennikarz opowie o tym w redakcji, że coś takiego miało miejsce, to momentalnie dowiaduje się ileś innych mediów o tym. Dziennikarze za się dzwonią, mówią, co się wydarzyło i potem redakcja, do której się zadzwoni, staje przed takim oto wyborem, czy kryć polityka i narazić się na to, że inne media rzucą się na tą redakcję i wyśmieją ją za to, że nie ujawniła takiej sytuacji, nie stanęła po stronie prawdy, tylko po stronie polityków, po stronie takiej partyjnej logiki, w której dominują przekazy dnia suflowane przez PR-owców i propagandistów tej czy innej władzy. Czy raczej zdecydują się na ujawnienie tej wiedzy i pokazanie, że no, my jesteśmy po stronie prawdy, to oni są ci źli. Z punktu widzenia redakcji wybór jest oczywisty. No, ten drugi, no, po co się narażać na ataki ze strony innych mediów i opinii publicznej, lepiej tą odpowiedzialność zwrócić na polityka. Jeżeli ktoś ma za to odpowiedzieć, to ten, który nabroił. Po co brać na siebie tą odpowiedzialność? Ale z drugiej strony pani Kinga Gajewska myśli sobie, zaraz, ja jestem tak naprawdę jednym z niewielu trybików w tej machinie, która się kręci od dłuższego czasu, od prawie roku. I dlaczego akurat trafiło na mnie? Przecież na przykład weźmy taką... Teraz przepraszam Państwa, muszę sięgnąć po nazwisko. Taka Paulina Grochowska, asystentka... Prawniczka, przepraszam, z kancelarii profesora Marka Chmaja, jednego z głównych takich prawniczych propagandzistów obecnej władzy, który uzasadniał wszelkie bezeceństwa dokonywane przez tą władzę, włącznie z propozycją przeprowadzenia referendum, w którym miano by odwołać Andrzeja Dudę z urzędu prezydenta, czego nie przewiduje ani konstytucja, ani żadne inne przepisy, ale profesor Chmaj proponował takie rozwiązanie. W związku z tym ta pani Grochowska nagle zostaje członkiem zarządu strategicznej z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskiej energetyki, spółki Europol Gaz. Do tej pory była raczej znana ze zdjęć w mediach społecznościowych w dość skąpych strojach plażowych. Rzeczywiście efektownych, trzeba przyznać, ale myślę, że to nie jest najlepsza rekomendacja do tego, aby zajmować wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, zwłaszcza w spółkach strategicznych. Tu oczywiście prawdopodobnie kluczowe znaczenie miała znajomość z profesorem Chmajem, który jest bardzo blisko obecnej władzy i ma wpływ na to, co się dzieje, ale dla takiej pani Kingi Gajewskiej, no to była prosty komunikat. Ja to biorę drobne. Jeżeli w takiej spółce pensja jest, waha się w granicach 50-60 tysięcy miesięcznie, do tego dodamy premię roczną w wysokości mniej więcej połowy rocznych zarobków, czyli zarobek to będzie jakieś 250-300 tysięcy, to wychodzi, że te miesięczne dochody średnio wynoszą około
80-90 tysięcy. No całkiem przyzwoicie. To w porównaniu z tym tych kilka ekspresów do kawy, tych trochę kilometrówek i dodatek na mieszkania, to są drobne. Oni obracają się w tym świecie. Oni żyją w tym świecie, w tej bańce, która nie ma nic wspólnego z normalnym życiem, nie ma nic wspólnego z życiem, jakie toczą Polacy, nie ma nic wspólnego też z oczekiwaniami wyborców Platformy Obywatelskiej i innych ugrupowań, które tworzą tą koalicję, przynajmniej części tych wyborców, tych bardziej przyzwoitych, bo jest oczywiście grupa taka, dla której to nie ma znaczenia. I wszystkie podłości można czynić, byle tylko nie rządził PiS i cała reszta nie ma znaczenia, ale przecież także wśród wyborców Platformy są ludzie przyzwoici. Dla nich jednak może być to drażniące. Dla pani Kingi Gajewskiej to jest po prostu wyłącznie niesprawiedliwość. Potraktowano ją niesprawiedliwie dlatego, że ona zachowuje się tak jak inni, tyle tylko, że bierze mniej niż inni. Trafiło na nią smutne z jej punktu widzenia. I tak od szczegółu musimy przejść do ogółu, czyli do tego, że zaskakujące jest, jak bardzo, jak szybko ta władza odrywa się od rzeczywistości. Możemy sięgnąć do kilku teoretyków, którzy opisywali teorię krążenia elit i możemy przytaczać ich argumenty, mówić o tym, że władza demokratyczna, ale też niedemokratyczna, demokratyczna wolniej, niedemokratyczna szybciej, jeżeli już zasiądzie na tych fotelach, obejmie te stanowiska, to zaczyna myśleć wyłącznie o sobie, o swojej orbicie, o tym, że trzeba się utrzymać na stanowisku, o tym, że trzeba wygryźć kolegę, o tym, że trzeba jakby jak najszybciej zaspokoić swoje potrzeby, a przede wszystkim zabezpieczyć się przed usunięciem, czyli jakby myśli sama o sobie, staje się jakby bytem samym w sobie, nie dostrzegając tego, że została powołana do czegoś innego. Zwykle taki proces następuje jednak w państwach demokratycznych po pewnym czasie, tak? Bo jednak rządy mają to do siebie, że przychodzą do władzy z jakimś programem, który jednak zamierzają zrealizować. No i chcą coś osiągnąć, żeby móc wygrywać kolejne wybory. Tutaj w tym przypadku, przypadek Kingi Gajewskiej i jej męża Arkadiusza Myrchy pokazuje, że brak programu, brak jakiejś wizji rozwoju, brak jakiejś dłuższego planu strategii, a nawet jakiegoś planu taktycznego, chociaż dłuższego. W przypadku ten brak w przypadku obecnej władzy powoduje, że degeneracja tego systemu następuje dużo szybciej. On po prostu jest przegniły już na samym początku był przegniły, ponieważ nie było żadnego większego planu, nie było żadnego większego pomysłu na rozwój państwa, na rozwój Polski, na rozwój gospodarki, rozwiązywania problemów społecznych. Tego wszystkiego nie było. To wszystko w niektórych dziedzinach powstaje teraz, ale raczej jest miernym skutkiem, ponieważ widzimy, że spółki Skarbu Państwa dołują, deficyt budżetowy jest coraz większy, ściągalność podatku coraz mniejsza, tylko mafie VAT-owskie czują się coraz lepiej i wyłudzają coraz więcej pieniędzy, co jest zresztą powodem tych wszystkich problemów w służbie zdrowia, czy jednym z powodów oczywiście, w służbie zdrowia i w innych dziedzinach, które finansuje budżet państwa. To oderwanie od rzeczywistości takich ludzi jak Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha, jak w soczewce pokazuje tą władzę. Ta władza po prostu już niecały rok po przejęciu rządów zajmuje się wyłącznie zabezpieczaniem własnego bytu, własnych dochodów, własnych apanarzy itd. i utrzymania się na wierzchu. Poza brakiem pomysłu, brakiem strategii, brakiem takiego przygotowania i chęci zmiany i tworzenia czegoś nowego, ważniejszy jest chyba jeszcze jeden aspekt, czyli to, że oni mają wrażenie, mają poczucie, że tym razem to nie będą dwie kadencje. To może być jedna kadencja, a być może nie cała nawet. W związku z tym trzeba wziąć szybko
jak najwięcej się da, po to, aby przez najbliższe lata, przez kolejne lata, być może chudsze, być może nie tak szczodre dla nich, żeby przeżyć, żeby móc funkcjonować w polityce przez kolejny okres, w którym znowu przyjdzie im działać w opozycji. A przynajmniej nie w takim układzie, w jakim są obecnie. Myślę, że to myślenie, to pojmowanie, to antycypowanie rzeczywistości jest im coraz bliższe z każdym kolejnym dniem, tygodniem, kiedy widać, jak miałka jest ta polityka i jak wielkie są problemy społeczne, przed którymi oni stają, a których nie potrafią rozwiązywać. I o tym pewnie będziemy mówić jeszcze nie raz. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Trochę być może to było zbyt monotematyczne, być może Kinga Gajewska i Jarka Dożmycha nie zasługują na aż taką uwagę, ale chciałem przez ten przykład pokazać, jak w soczewce, jak bardzo zdemoralizowana i taka zgniła jest już ta władza, chociaż nie pełni rządów jeszcze nawet rok. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania naszego kanału, do wspierania nas na Patronite i na YouTubie. Dziękuję i do zobaczenia.